25 kwietnia podczas uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce po raz ósmy w historii wręczono Nagrody Wojewody Laur Świętokrzyski. Nominację do Nagrody Wojewody w kategorii Człowiek Roku otrzymał wójt gminy Morawica Marian Buras i tym samym znalazł się w zacnym gronie nominowanych tuż obok takich osobistości jak Jarosław Kuba, Robert Mazur i Adam Spała. Statuetki laureatom wręczyła wojewoda Burzętyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Gwiazdą wieczoru była Anita Lipnicka i John Porter. Nagrody Laur Świętokrzyski przyznawane są raz do roku przez wojewodę świętokrzyskiego. Nagroda ma charakter honorowy, a w tym roku przyznana została w 5 kategoriach: przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, lider tolerancji, cyfrowa gmina, człowiek roku oraz fair play. Jaka jest idea przyznawania statuetek? Idea przyznawania jest taka, że staramy się wyróżniać i nagradzać te przedsięwzięcia, firmy, projekty, ludzi, którzy udowadniają, że w tym regionie można tworzyć, budować, rozwijać się, że można się wzajemnie też i wspierać w swoich działaniach i że te dążenia są zauważalne we wszystkich właściwie i obszarach, i we wszystkich częściach, nawet najmniejszych naszego województwa świętokrzyskiego. Już sama nominacja do statuetki to wielkie wyróżnienie. Jak pani ocenia nominację wójta Mariana Burasa? Tak jak wiele osób wcześniej, bo przecież to był wielokrotny laureat licznych konkursów, zarówno jako osoba, jak również jako reprezentant gminy, więc z ogromnym uznaniem i szacunkiem dla przedsięwzięć wójta, o których od wielu lat, dużo wcześniej, zanim zostałam wojewodą, słyszałam i które obserwowałam. Wójt gminy Morawica Marian Buras znalazł się w gronie 4 osobowości nominowanych do nagrody w kategorii Człowiek Roku. I chociaż włodarz gminy Morawica nie zdobył głównej statuetki w tegorocznej edycji, to jak sam podkreślał, już sama nominacja przyznana przez kapitułę konkursu daje powód do dumy. Panie wójcie, dzisiaj nominacja do nagrody Człowiek Roku, już samo znalezienie się w tak ścisłej czołówce to chyba wielkie wyróżnienie. Jak pan sam odbiera tą nagrodę, to wyróżnienie? Na pewno było to bardzo miłe, że mogłem się znaleźć w 4 osób z województwa świętokrzyskiego, które były nominowane do nagrody Laur Świętokrzyski, nagrody wojewody świętokrzyskiego. No cóż, jest to miłe, ale jest to również docenienie wielkiej pracy, nie tylko mojej, ale całego zespołu ludzi, którzy razem ze mną współpracują, jak również docenienie naszej gminy i mieszkańców naszej gminy. To jest nasz wspólny sukces i dziękuję im za to właśnie, że przez tak wiele lat możemy razem pracować, możemy osiągać znakomite wyniki. No i cóż, oby tak dalej. W trakcie uroczystości złotą odznaką za zasługi dla sportu uhonorowany został trener piłki ręcznej Bogdan Wenta, od niedawna mieszkaniec gminy Morawica. Czym dla pana jest to wyróżnienie? Dotychczasowa moja działalność wiązała się z pracą z ludźmi, budowaniu grup. To znaczy, że jesteś też częścią takiego zespołu, takiego łańcucha i otrzymanie takiego odznaczenia kojarzę bardziej z znaczeniem za całość i za pracę z wszystkimi i pracę wszystkich też dla mnie. Na zakończenie gali odbył się wielki koncert, którego gwiazdą była Anita Lipnicka i John Porter.